Co to za dźwięk? To niemożliwe! Dizzy Słowski, czy to oszalałeś? Nie oszalałem! Tak, to jest odcinek Happy Wheels! Tak, kochani, prosiliście mnie już tyle razy o to, a jako, że mam przerwę pomiędzy jedną serią a drugą, to nie miałem innego wyboru, jak po prostu nagrać to dla was, bo przecież ten kanał jest tak prowadzony dla was, więc co mi to za różnicę zrobić, czy nagram Happy Wheels, czy nie. A mimo, że mi się znudziło w wielu przypadkach, to Happy Wheels, to mimo wszystko, raz na miesiąc mogę je nagrać, prawda? A my musimy chyba zestartować ten poziom, tylko że już tam mi się coś stało. Kolego, przestań mi tak dziwnie tutaj robić, przestań tak mówić brzydko, a masz. Będę was tutaj nabijał wszystkich, a zrobię was z was szaszłyk. Nie, no zużyłeś to na niego, ja chciałem to jeszcze użyć. Muszę zwolnić? No to chyba to fucking miałem zwolnić, co? Miałem zwolnić i mnie zabił. Zabił mnie. Ja nie wiem, jak mnie zabijał w jakiś sposób, dobra. Tym razem zrobimy to tak, że nie zużyję tego całego, tylko po prostu zużyję to na następny raz. Patrzcie, no nie, no samo się zużyło i jeszcze we mnie to trafiło, dobra, czekajcie. Jest, zleciał, motherfucker. Zleciał stąd i mam go gdzieś, tam widzę, że jest ich bardzo dużo. O, zrzuciłem im dynamit na ryj, no to zajebiście jak dla mnie. Dobrze, że idziemy w tą stronę, a nie w tamtą, bo widzę, że tam po drugiej stronie czeka na mnie zagłada. Dobra, na razie nic się takiego nadzwyczajnego nie dzieje, co by sprawiło, żebym był jakoś zaskoczony, ale... O nie! Takie sceny zazwyczaj kojarzą mi się tylko z jednym. Z tym, że nakryłem osoby w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie, dlatego... What the fuck? What the fuck? Mam tam wylądować? Teleportujemy się do wojowniczych żółwi ninja, do ich kanałów poprzez kibel! Zajebiście wręcz! A my wracamy do wyszukiwarki levelów. I zobaczmy, co tu jest ciekawego, bo naprawdę jestem ciekaw, co takiego się zmieniło w Happy Wheelsach, bo widziałem, że naprawdę dużo rzeczy w nich zmienili, więc... Czemu by nie? Okej, zobaczmy, co my tutaj mamy. Dobra, teraz zajebisty quiz Disowskiego. Disu, co to jest? Oczywiście, że to jest Google Chrome, nie ma innej opcji. Sorry. Tak bywa. Dobra, mamy wybrać. Czy to jest Mastercard, czy PaySafe Card? No oczywiście, że to jest Mastercard, no jak żeby tam... Okej, udało się, przeżyliśmy. Czemu nie ma żadnego umierania po tym, jak się da złą odpowiedź? No przecież to, za głupotę się karze. Co to jest do cholery jasnej? To nie jest... Co to jest za logo? To nie jest logo ani Asusa, ani Intela. Ani Dela. What the fuck? Fila. Whatever. Zaraz się sami skapniemy. Dobra, idziemy tutaj, do Dela. Takie dziwne miałem wrażenie, ale Dell ma takie logo? To jest uTorrent! Każdy pirat to wie! I ziup. Idziemy dalej. I teraz moja zajebistość musi powiedzieć, co to jest? Czy jest Volkswagen, Audi czy Mini? No, na Audi to mi nie wygląda i na... faktycznie, to jest Volkswagen tak naprawdę. No tak się przyjrzeć, to jest logo Volkswagena, a nie niczego innego, tylko brakuje tam Volkswagena po prostu. And vote for next quiz. Oczywiście, że musimy zrobić, żeby zrobił kolejny quiz tutaj, ale oczywiście nie zapiszę replaya, więc i tak się o tym nie dowiem, jaki miałem wybór. Freeze blocks. Kiedy będziesz gotowy, naciśnij Z. Pff, whatever. Po co mi instrukcja? What? Nie mam już rąk, więc się niczym nie przytrzymam. The danger entering hardcore area. You have 5 seconds, to co? Do czego mam 5 sekund? What the fuck? Dobra, już rozumiem, o co w tym chodzi. Teraz to zrobimy na luzie. Nie? Okej. Trzymaj się, stary. Wiem, że dasz radę. Zup. Dobra. O nie. Uwaga, Danger Area znowu, więc będzie bardzo groźnie. Więc musimy postanowić, co tak naprawdę jest naszym priorytetem. Oczywiście nogą się nie złapie, ale się zmieszczę, patrzcie, tak właśnie się do kibla można zmieścić czasami. Damy radę na spokojnie, no jestem przecież Dizzy Słowski, jestem weteranem Happy Wheels, najlepszym na świecie, na pewno mi się uda, na pewno. A zaraz kloca wypuszczę, zanim tam zejdę w ogóle. Chociaż ten kloc by się prędzej tam zmieścił niż ja. Dobra, no zostawmy to daleko, zostawmy to stąd, niech sobie tutaj to siedzi. Masiety. O nie, to jest typowy z tych lewej, w którym rzucamy. Teraz zobaczycie, jak to się robi. Wszyscy wy, którzy wątpiliście we mnie. To nie tak miało wyglądać, to miało być taki super multi-kill, taki jak właśnie ten. Teraz zamknij tymi oczami i PUM! Kurwanska, serio? Pindo jedna.
Miałem zużyć jak najmniej maczet. Okej, okay. Never mind. O, pokażcie mi, jak to wygląda. I to takie nawet słodkie. The Park of Dead 3. Musimy poszukać The Park of Dead 1 i 2. I wtedy na pewno będzie coś ciekawego, więc zaraz zobaczymy. Wpiszemy sobie tutaj autor everyone, autor rating. Kurde, masz, nie znajdę tego, muszę po tytule szukać. A tytuł, o, jest Dead Park, tak to się zwało. Park, piszmy park, może po prostu znajdziemy. O, tak. Parkour, 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 whatever! Znalazłem, kochani, znalazłem! Ja wiedziałem, że go znajdę w końcu. Wystarczyło poszukać przecież po niku autora, prawda? Prawda? Ale teraz tylko wersję 2.1, więc... Proszę państwa, przed nami najlepszy duet na polskim YouTube, ty mi jen ojciec! Przywitajcie się grzecznie! Hej! Dobra, możemy grać i zrobimy sobie od razu na początek backflipa i walniemy tego pana z kapeluszem w głowę. Oczywiście nasz duet się od razu musiał zakończyć tak szybko jak powstał. Popatrzcie, o, znaleźliśmy siebie znowu, kochanie moje, synku mój kochany. Nieważne, zawisnąłeś jak Windows 8. Dobra, chodźmy stąd, bo jestem łosiem. Ten pan jest tutaj bardzo dziwny, więc może... What the fuck is... Whoa. Jest, zabiło go, na szczęście. Możemy już spokojnie sobie przejść, jeszcze mu tutaj trochę... Patrzcie, po, jeszcze mu wryj damy i będzie spokój. Dlatego jedziemy dalej. Nic nas nie czeka. Myślałem, że nas coś tutaj zabije, ale my wygraliśmy ten level bez żadnego problemu. Myślałem, że to będzie coś straszniejszego. No ale niestety nie było nic straszniejszego, no takie życie. Everyone, dajmy everyone rating this month. Patrzcie, jak szybko się ładuje. To jest po prostu niepowtarzalna okazja, żeby nagrać happy newsy, skoro tak szybko się ładują. One tak szybko się ładują, że to jest po prostu piękne. Piękne, piękne. Teraz ja i staruszek zrobimy coś maksymalnie zajebistego. Wygrałem. Nie ruszałem ani jednym klawiszem. Więc wiecie, cholera. Tak to jest, jak się je przed odcinkiem. Wow, no, motherfucker. Jeszcze raz, no to było niewystarczająco filmowe. Chcę złapać tą dynię i ją wziąć. Uratuję jeszcze ich. Bo! No nie no, ja chciałem ich uratować. Ta dynia! Nie, wiem co zrobię. No kurde, nie uda się. O tak, tak, patrzcie. Uratowałem ich wszystkich. Nieważne, nie uratowałem ich, ale czuję się mimo wszystko w formie slow motion Matrix, kolejny Matrix, whatever. No, jeszcze, what? Nie ruszę tym, bo zepsułem sobie kamerę. O nie, dostałem bryj. Dobra, teraz mi się uda. Woohoo! Nie w jaja. O, no, o, patrzcie, jakiego mam pisiorka teraz, jak się tak dziwnie ruszał, jakie to dziwne było. Menu główne, powracamy, Diz Zisowski i jego widzowie znowu w Happy Wheelsach. Neon Course Pro, widzę, że ten typ bardzo dużo leveli tworzy, wcześniej też widziałem, że było bardzo dużo leveli u tego pana. Dlatego standardowo wręcz umieram, nie patrząc na to, co się dzieje wokół mnie, ale teraz patrzcie. Duet Tim i Zisowski, tutaj duży harpun jest. Mam wyjebana w niego, bo jestem zajem, pisty fest! Nie w tą stronę, nie w tą stronę, ty kurde bać! Przynajmniej zrobię ładną spiralę i może kiedyś moje dzieło zostanie wysłane do jakiegoś muzeum, na przykład Terodwego. I będę sawiony przez wszystkich i będą mówili, że Zisowski zrobił najpiękniejszy rysunek na świecie w Happy Wheelsach. O nie, no nie, no przecież no to przeszedłem na normalnym stylu. Wow, więc trzeba to przecież tak, o, po, dobra, no pokażę wam jak się lata, mam nadzieję, że się jeszcze da latać. Da się latać oczywiście, ale nie wykorzystam tego na razie. O nie, zapomniałem o harpun. Ten harpun był fałszywy. Jak większość kobiet, ten harpun był fałszywy jak nic. Jest, ty mi dobrze z ciebie, ty grubasie. Da się, damy radę, no nie. Dobra, na spokojnie, kochani. Nie ma co się obawiać, tylko wystarczy jechać do przodu i się nie bać niczego. A ty mi, ty lepiej mi stąd spadaj, okej? Okay? Ty mi stąd spadaj. Idź mi stąd. Nie potrzebuję już ciebie. Dobra, razem na pełnym speedzie. Okej, okay, Timmy, widzisz, tym razem się może udało, ale jak widzisz... tam był gdzieś Glassfall dalej, to już jestem pewien tego. I wiem przynajmniej, że nie mogę pokonać całej planszy tylko i wyłącznie jadąc na jednym kole. To nie zawsze się opłaca. Tak, znowu się nabrałem na to. Nieważne, teraz super speed. Super speed it is. Dobra, teraz to normalnie.
Dobra, to jest zwykły Glassfall, więc możemy użyć Timiego jako tarczy, wyjebane w niego. Nie, 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 to ja już się... What the fuck? Wpieprzy mnie grawitacja! Dosłownie! Okej! Okej, może ten level wyglądał na trudny, ale ja go przede mi tak na farcie. Bo ja to ja. Ja to ja. To jasne, prawda? Okej, mimo że to... No nie ma jakichś super nowych leveli, ale Ice Bucket Challenge możemy zrobić w każdym razie i myślę, że on będzie naprawdę dziwny. O fuck, lustrzanką nagrywa! Profesjonalista, przynajmniej ma dobre szkła. Pewnie są... No nieważne, i tak nie zrozumiecie. Hello everyone, my name is Muppet Guy and this is the A-A-L-S Ice Bucket Challenge Pogo Stickman. I accept, damn, I'm freezing, I would like to... O nie, no w dupie to mam, zaraz wam... O! I co ja nic nie zrobię, trzymam się niewidzialnego siusiaka i co teraz mam zrobić? Motherfuckers. Nic nie zrobimy, prawda? Nic nie zrobimy, wiedziałem. Wiedziałem, że to nie będzie takie łatwe. Throw Yourself Pro, Spikefall, Grass Break, Slow Motion 3, Hard, Leadball, Zombie Apocalypse 4! 4, tam jest 4, Zombie Apocalypse 4! Robimy 4! Lecimy, dobra, pamiętacie? W ostatnim odcinku Zombie Apocalypse wylądowaliśmy w kiblu. Teraz, teraz właśnie. O nie, no zapomniałem, że nie jestem nimi. Myślałem, że jestem ojcem i synem, zapomniałem po prostu. Oh my goodness, please do not go fast. Dobra, my musimy tutaj skoczyć, bo w przeciwnym wypadku coś nam się stanie. A ja chcę zobaczyć, co by nam się stało, gdybym tam nie poszedł. Pererere, pepe, pererere, hello? Smeagol? O nie podoba mi się to. Ojej. Chyba głodny był, bardzo głodny był. Był bardzo głodny, więc... Zrobimy tak, jak mi każą, dobrze? Tak, jak mi każą, zrobimy. Chodźmy tutaj, następnie chyba skoczymy tutaj, teraz zwolnimy. Ci się tu będą gwałcić, a ja co? A ja... Uuu, mam maciety! Maciety! Mam maciety, you never gonna... Oh, fuck. Mam pod... A, maczety razy dwa. In your inventory have a machete. O nie, gdzieś mi maczeta zniknęła. Aha, on ją rzucił gdzieś tutaj do kogoś. In your inventory have ze... Co ze? Dobra, przejdziemy przez to najwyżej. Może mam nadzieję, że nie jestem cały z gówna. Mi się to by bardzo nie podobało. Pererere pe... Pererere pe pe pererere. O, cześć! Ty se uważaj lepiej, co? Bo zaraz... Ty zaraz tam zlecisz! No sprint dalej, powiedziałem mi stąd! Leć tam na dół! No leć tam na dół, ty kacapie durny! Leć, no cholera cię bierze! Nie! Nie! Okej, okay, zjedli mnie. Ja tu widzę problem, bo mnie zjedli. Dobra, idziemy teraz... Po to... Dobra, maszetę bierzemy, plus dwa. Lecimy z powrotem tutaj na dół, tak jak było tu zaplanowane wcześniej. Zabijamy tego typa. Mamy go w dupie, zabijamy kolejnego typa. I teraz jedziemy do przodu. I co dalej tutaj było? I tutaj był ten problem w postaci... jakby to powiedzieć... Tego typa, którego przeskoczyć nie umiałem, ale go przeskoczyłem. Cholera jasna, miałem iść na dół. O dobra, zjedli mi tylko nogi, co tam, bez nóg sobie tam jeszcze radę. Ale na szczęście wygrałem i teraz jeszcze kolejny odcinek z Happy Wheels na pewno kiedyś się jeszcze pojawi. Ale mam nadzieję, że wam się spodobało to, że wróciliśmy tak na chwilę do moich klasycznych filmów, dzięki czemu mogłem się tak naprawdę rozgrać przed dzisiejszym nagrywaniem. A jest tego dzisiaj dość sporo, bo zamierzam 10 filmów dzisiaj nagrać, więc po do zobaczenia kolejnym razem, jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka. I się widzimy kolejnym razem. Cześć!